Halo, halo, hej, siemano wam wszystkim, ludziska, z tej strony Hades, a was ze mną jest Christian. Hej, cześć, witajcie z tej strony Gladkis. I słuchajcie, znów projekty może nie wasze, wasze projekty były u Christiana przed albo po tym odcinku, ale nieważne, by w każdym razie, jeśli chcecie swoje projekty nam podsyłać, to pod hashtagiem G&H, czyli nad siódemką jest taki znaczek, możecie właśnie je tak podpisywać, a dzisiejszym tematem odcinka już pewnie wiecie, są helikoptery. Niemożliwe, niemożliwe. Nikt nie ogarnął po miniaturce, nie. I po tytule. Patrz, to jest pierwszy policyjny helikopter. Tak, to wygląda trochę policyjnie, jak rozumiem, to zamyka klapę. No i sprawdźmy, jak to lata. Widziałeś, nawet z tyłu ma zrobioną tą. Co? Widziałeś, za pomocą rurek, turbinkę. Mówisz, czekaj, bo... A... Fajnie. Ale czekaj, już ci pomagam, przyjaciel. Dziękuję. W sensie ten wiatraczek. No? A on i tu będzie... już widzę, że tu ma silnik. Ale ten, on nie. Się wiem, czy on będzie się obracał. Nie, nie będzie się obracał. Nie, nie będzie się obracał. Dobra. Inaczej. O. Nie musisz schować podwozia jakoś? Bo tu schowałeś przednie podwozie. Dobra. Nie mogę, wiesz? O, o, okay. Dobra, wyrównałeś. I teraz boki musisz ogarnąć, jak na boki latać. Wow, odlatujesz, przyjaciel! Lewo, lewo, prawo, wiesz? To jest na zasadzie. O! Dobrze ci idzie, widzę, czekaj, że bardzo wróć. Dobrze. O, dobra, jest. Najlepiej, najwspanialej na świecie ci no idzie. No bo tu odpalam. Czekaj, trzeba go postawić prosto. Wiesz, czego ci jeszcze tylko brakuje w tym? Nie. Już ci mówię, czekaj, gdzie to jest? No jeszcze brakuje ci tylko jednej rzeczy tutaj. Żeby nie było zbyt nudno. Nie, jak mi podłączysz więcej si... Czekaj. Ten skręca. Uczysz się, widzę. Tak, czekaj. Aha, czyli jedynka i czwórka to są skręty. Znaczy no... O, zaraz będzie w ziemię. Czekaj, nie. Nie, to jest... O, stój, wróć. Halo. Nie pozwolnij sobie. O, to był taki pierwszy, taki... Helikopterami trzeba umieć sterować. To ja jestem tego zdania. Patrz, mamy coś takiego w drugiej kolejności. Żeby nie było za nudno, to puszczę radio, nie? Ale gra gdzieś. Z boku okej, ale z przodu wygląda dziwnie. Tak, ale możesz wsiąść do mnie. W ogóle czemu są patrz, na dwa te? O, tutaj się kręci. Się kręci. Okej. A skręca się jakoś na boki? A skręca się na boki, okej. Okay. Lewo, prawo? Próbuję ogarnąć sobie... O, dobra. Beczka! O! Nawet ci to wyszło, stary. Patrz, dobra. Jestem w szoku. Mayday! Okay. Po prostu, tu jest tyle tych guzików, że to jest zgoła mała. Że nie idzie ogarnąć, beczka, co? Beczka zrobiona, więc tego możemy odhaczyć. Ogólnie to tak też troszeczkę na szybkości pewnie będziemy wam je pokazywali. Sporo jest projektów, coraz tak, więcej się ich pojawia i to dlatego. To wygląda tam tak jak... samo z przodu wygląda dziwnie. Cześć! Kupa troszeczkę, ale... Jak co? Jak kupa. Ten wygląda dziwnie. Ten słabo leci. Wygląda. O nie, leci! Leci. Ale tak... To prawda, nie widzę lewo-prawo skrętów, więc chyba będzie leciał tylko nie, do przodu. Nie, on skręca, bo to jest na takiej zasadzie zrobione, że pod jakbyś skierował autem po prostu, wiesz? Patrz, mnie ciekawe. Tak lecę do góry. O, wsiadaj w ogóle, halo. Już. Dobra. No i co, jak chcesz skręcić? Tak, skręcam. Uuu. I wiesz, jak chcę do przodu, tylko muszę tak ogarniać bardziej. Więcej mocy. Ale nie, bo naprawdę, kierowanie helikopterem w tej grze to jest... To jest wyczyn. To jest wyczyn. Halo, uwolnisz mnie, przyjaciel? Dobra, miałem cię uwolnić. Mam. Nie widziałem, że utknąłeś, o. Tutaj mamy taką miniaturkę malutką. O, taki szybki, ratowniczy. Mini. Wow. O, z tyłu się kręcą. O! Kręcisz się w kółko, gratuluję. Wiesz co, bo ja W tylko naciskam i tutaj nie ma nic więcej, nie? Aha, czyli to tylko lata typowo w miejscu, robi bączki. Tak, robi bączki, hech. Dobra. Tu jest coś większego. Czekaj, bo ja tu, bo później będzie, że Hades, masz tam opisy ich i w ogóle tego nie czytasz. Gdzie jest coś większego? Nie widzę nic. Zaraz będzie, czekaj. Left, right, up, down, start, okej. Okej. Halo?
Taki troszeczkę większy. Tu widzę przycisk. Słucham cię. Ej, on wygląda jak ryba troszeczkę. Usunąłem ci podnośnik, a ty takie... Co się stało? Znaczy tak myślałem, co ja go nie postawiłem? Ale nie z tej strony ten, otworzyłem. Tu masz tego, właśnie. Trolują mnie, chodź, jest tu miejsce, przyjaciel. Gdzie? Halo, odleciałeś. No po drugiej stronie. Tak, zamknij mi. No po drugiej stronie, chodź. A tu jest wejście, do... no tu też był przycisk, czego ty nie ogarnąłeś? Lecim! Fajny, fajne śmigła zrobione z kabli. Dobra, ja wiem, że mogę sobie tak odzoomować to, ale ja nigdy nie pamiętam. Jak się tym lata? Dobrze? Źle? Nie, jest okej, jeśli się ogarnie. I tak pomalutku, jeśli zrobisz taki, wiesz, WS, nie? Wygląda na dosyć łatwe sterowanie akurat tutaj. Tak, to jest dosyć, czekaj, ląduję. Au. Jak to się nazywa? Halo, kuckiem, kontrol. Kontrol. Halo, nie mogę, utknąłem. Ogólnie ten, odpalasz pierwszy ten. To mi pozwalasz, guzik, tak? Żebym się pobawił? Tak, pozwalam ci. W, wiesz, tam do przodu bardziej troszeczkę, S czasami nacisnąć, żeby, wiesz... Czekaj, mieć... muszę sobie zobaczyć, co robi. To leci tak. Ja guzików nie używałem kompletnie. To jest dosyć łatwe, naprawdę. Ten jest przyjemny akurat. No ten rzeczywiście jest przyjemny. Oj, tylko trzeba byłoby się tak podnosić potem po czasie. No tak, no to wiesz. Dobra, ale czas. Żeby złapać prędkość jakoś. Czas nas tutaj goni. Tak, dokładnie, nie będę. Mógłbyś mi tylko przyjaciel. No. Tak? Masz problem jakiś? Jakiś tam. O, już, dziękuję. Dobra, tutaj tam jest kolejna miniaturka z tego co. To co, wodny jakiś taki? Wiesz co, nie wiem, ale jest jedno miejsce. Wow! Wow! Może lepiej, ja żyję, życie sobie szanuję. Ale żeby wiesz nie co, było. Raczej to on też działa na zasadzie bączków, nie? Wow. On na takiej samej zasadzie, a tu mamy coś większego. I tu sterowanie dopiero będzie ciekawe. Jakiś wojskowy. Wygląda na takiego typowego potwora. Patrz, przyjaciel. Wow, kręcą się śmigła. A, to są tego typu śmigła zrobione. Tak, tylko teraz... Do góry je podnieś, bo tak to jedziesz po ziemi. O, teraz do góry. No, nie to. Też nie to. Czekaj. Nie to, teraz. Nie, on dopiero się teraz odpalił, wiesz? Aha, czyli on sam to przekłada sobie, aha. Tak, bo... A to przód musiałbyś jakoś podnieść sobie czymś. A Boże, zapominam o W, nie? Ej, przyjemnie się nim lata nawet. A wiesz, że będzie złe sterowanie i co? Nie, aż tak byłem specyficznie tego nastawiony. A, bo tutaj działa ten, wiesz, tak góra, dół. A czekaj, halo przyjaciel, chcę lecieć do ciebie. No spoko, lecisz w moim kierunku powolutku. Pomalutku, pomalutku lecę. Pomalutku, nie? Jesteś praktycznie nade mną. Dobra, a rozumiem, dobra. Mayday! Zaraz ci pokażę. To jest bardzo ciekawe w sensie do przodu. A, mogłem to wyłączyć po prostu. No, mogłeś. Patrz, tutaj masz w ogóle to jak rakiety wygląda. Tu masz tu amortyzatory, bo to są rakiety, wiesz? No słucham. Tu masz nieprawda, amortyzatory. Nie są, ale strzelają. Tu masz amortyzatory, no nie? No. Tam z tyłu, czekaj. Widzisz? No. To na amortyzatorach właśnie sobie działa i dzięki temu właśnie lewo, prawo, przód, tył... działa. Rozumiesz? No to dobrze, to fajnie ktoś pomyślał. Tak, to jest bardzo fajnie rozwiązane, nie? Bardzo fajnie ktoś ogarnął. Oj! Oj, no chyba, że chcesz się przelecieć, przyjaciel. Nie, spokojnie, nie, spokojnie. Okej, dobrze. Bardzo fajnie wyglądało, bardzo mi się podobało. Tu mamy kolejny wojskowy. O! Black Hawk! O, Black Hawk down! Black Hawk down! Tak. Tak, możesz być moim strzelniczym. Jop. O, jakiś przycisk w ogóle od czegoś. O, patrz, można strzelać. W ładnym tempie się dokręci, nie powiem. Wcale nie wysiadłem. Chyba nie to chciałeś zrobić, okej? Okay? Co robisz?
Próbuję polecieć do góry, ale spację ciągle naciskam, wiesz? Aha. Coś ci odpadło od helikoptera. Czy on lata w ogóle? Nie wiem. Ja mam tylko jeden przycisk, ale widzę już, że coś odpadło. O, coś rozłożył. Coś rozłożył, ale... Nie wiem, wydaje mi się, że coś tam z tyłu jakby można było schować, ale może ja się nie znam. O, coś robisz, coś robisz. Na pewno jedzie. Na pewno jedzie, ale on chyba nie wzbije się. Halo, przyjaciel, no nie co wiem. Ty zrobiłeś? Szans mu nie daje zbyt dużych, nie, szczerze. Nie, bo tu nawet za bardzo silników nie ma, ale... jak najbardziej taka ten... Jako coś do stania bardziej. Model, jak najbardziej fajny. Motel. To jest ciekawe. W ogóle ja tych nazw nie czytam. Ale to ciekawie wygląda. Ciekawie wygląda. Śmieszne ma śmigła, bo ma dwa też takie, ale nie chronione. Dobra. O! To musisz trzymać chyba, tak? Tak. Wiesz, ale ja tutaj... Wow! Naprawdę, że tutaj... O, dobra, halo przyjaciel, gdzie jesteś? Za tobą. O, nie, naprawdę, helikopterami... Wiesz co, teraz, tak jak gra czasem wyrzuca komunikat, nie? Że no. Tak się nie gra w tą grę, powinna ci wyskoczyć, tak się nie lata helikopterem. Tak się nie lata helikopterem. Tak mówisz? Się nie lata helikopterem, przyjaciel. Dobra, słuchaj, bo ja tak staram się wybierać jeszcze takie ciekawsze. To jest taki bardziej chyba telewizyjny, bym powiedział. Aha. Może chcesz polatać? Gdzie to ma wejść? A tu jest. Ty chyba usiadłeś na kierowcy, tak? Zaraz ci dam. Sobie usiądę ty, tu. O. Patrz, mamy kółka. Gdzie? O! Mamy kółka. To jest taki duży po prostu. Ale coś się... Jest za ciężki, czy co? O nie, nie leci. Nie, wznosi się, ale... Tylko kółka byś musiał schować. Wiesz co, ciężko mi, bo nie wiem pod którym przyciskiem to jest. A tym się naprawdę ciężko operuje, bo to jest na guzikach, że muszę przytrzymywać, nie? Cześć! Halo przyjaciel, jak wy just call się? Nie wiem jak to się powinno wymawiać, więc... Chciałem go gonić. Chciałeś go gonić? Nie, przyjaciel. Tutaj są ogólnie dwa takie same, widzę, że zasubskrybowałem. Tu się różnią kolorem. Wow. To jest helikopter? Wow! To jest taki już mega wojskowy. Co przyjaciel zrobiłeś? Nie. Chyba miało lecieć. O! Takie śmigła. To coś to wygląda w ogóle jak dwie wielkie baterie, na której, gdzie na górze są jakieś takie scyzoryki. Zapominam, że to po dwu, nie? Że to po dwu wszystko jest zrobione. No grubo. Powoli się wznosimy. Ale wiesz, że tylko przód. Cicho. O, tył. No i siedliśmy. Dobra, tu... fajna zabawa, przyjaciel. Może ja sobie tu poczekam, aż już tak? się wzniesiesz. Mówisz? Tak. Tak, ja sobie kulturalnie poczekam. Nie. Ja sobie poczekam. Mogę aż ci drzwi tutaj... otworzyć, jak chcesz. Nie musisz mi drzwi otwierać. Nie, dziękuję. Bo tu nie ma drzwi. Jak nie ma drzwi? Halo? Nie ma. Czy jest staniesz tam uwięziony. Nie, już wyszedłem. A, już. Dobra, i na koniec w sumie pokażę wam takie coś śmiesznego. To jest pies. Jaki helikopter! Ja! O, jaki helikopter! Najlepszy helikopter, on zaraz się wzniesie. Poczekaj. No, halo, nie zrzucaj mnie, przyjaciel. Bo też chcę jechać, lecieć na nim. No, ale ja chcę stanąć chwilę, żebyś mnie nie zrzucał. Halo, przyjaciel, bo jesteś za gruby po prostu. Zaraz sobie wskoczysz, zobaczysz. No, wskakuj. Już. Rodeo. Dziup, a te moje nogi tak skaczą. Patrz. Jak takie galaretki. Lecę do góry, przyjaciel. Jakie śmigła mam w ogóle. Zobacz, jakie mam śmigła. Patrz, przyjaciel. No to ten ogon to jest takie śmigło. Więc okej, tym też pieskim akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się spodobał, łapkę w górę, mili widziana, komentarz. Również trzymajcie się do kolejnych odcinków. No i był ze mną Krystian. Byłem. Cześć. Cześć!